Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Ball Openingu. Dzisiaj niestety nie ma żadnej specjalnej edycji piłek, którą moglibyśmy otworzyć, są tylko ci topowi agenci, więc otwieramy dzisiaj 6 piłek topowych agentów. Wreszcie nie trafimy przynajmniej obrońcy, bo otworzymy 3 pomocników i 3 napastników. Na zmianę będziemy otwierać raz pomocnicy, raz napastnicy, żeby było ciekawie. Dobra, bez zbędnego gadania zaczynajmy. Oczywiście za GP. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tu jest mała szansa na czarną piłkę, no ale nawet jak mieliśmy dużą, to i tak nie było za dobrze, więc wszystko jest możliwe tak naprawdę. I zobaczmy. No i złota, ale tutaj nie ma się co zdenerwować, bo tu jednak jest mała szansa na czarną. I zobaczmy, kto w środku. Rigoni. Przeciętny piłkarz, ale może wykorzystam te jego 10 meczy i potem go squeakseluje. Zobaczymy. Wyślijmy go do klubu na razie. Zobaczymy, jaki napastnik się trafi, bo tutaj napastnik na poziomie 81 to już by i tak był sukces. Bo byśmy wtedy mogli dać Gycy na SPO, bo tam gra jednak dużo lepiej. Ale na napadzie też sobie radzi. Dobra. Otwieramy. Zobaczymy, co w środku. Minimy te 3 czarne i wtedy zatrzymajmy. O, i teraz. Aj, niestety. I zobaczmy, kto teraz. Postiga. Nie można powiedzieć, żeby to był świetny napastnik, ale zobaczymy. Wyślijmy do klubu oczywiście. I otwieramy dalej. I teraz czas na pomocnika. Może od razu zatrzymamy. Kto wie, co się stanie. No, nic dobrego niestety. I kolejna złota. Różowe korki, kto w środku? Gibson. Jakbym go teraz w FIFA trafił, to bym się cieszył, bo jest irlandzki tydzień, no ale... Niestety w PS-ie tego nie ma. Dobra, wysyłam do klubu. I czas na napastnika. Dobra, zatrzymujemy. Liczymy na szczęście. I tak jest! Czarna piłka, bardzo dobrze, wreszcie. O, nie najgorsze korki chyba. Ale to nie będzie jakaś wielka gwiazda. I jest to Negredo. Napastnik z Walencji. No nie powiem, żeby to był jakiś wielki draft, ale fajnie, fajnie. Pewnie go przetestuję. W jakimś z przyszłych odcinków. Z Prevo. Nie jest źle, przynajmniej jedna czarna wpadła. Z tego należy się cieszyć, bo niekiedy nie potrafiliśmy trafić. Na przykład też trafialiśmy jedną, ale jak było 75% szansy, więc z 15% szansy to jest większy sukces jednak. Dobra, i otwieramy dwie ostatnie piłki. Oby szczęście nadal było przy nas. Oj, teraz nie będzie. Teraz będzie złota, niestety. Niestety złota i zobaczmy, kto w środku. Przeciętne korki, więc pewnie niski overall. No niestety tak jest. Ralf z Corinthians. Przyjmujemy cię do klubu, wysyłamy oczywiście. Dobra, i ostatnia piłka na dzisiaj. Napastnika. Niech się teraz chwilę pokręci, zobaczymy co z tego, co wypadnie w takim razie. Kiedy tutaj zatrzymamy? A zatrzymajmy na czarnie. Może to akurat będzie odpowiedni moment. Aj, tuż obok, niestety. I zobaczmy, kto będzie na nas czekał. Singraven. No, przyszłościowy lewoskrzydłowy, no ale u nas i tak raczej nie zagrzeje miejsca, bo jednak mamy bardzo dobrych na razie skrzydłowych, ale co przyszłość przyniesie? Zobaczymy. Wysyłamy oczywiście do klubu. I zobaczmy, kogo dzisiaj ogólnie trafiliśmy. Dobra, oczywiście sortujemy według overallu. Dzisiaj najlepszy traf to był oczywiście tutaj Negredo. Następnym takim porządnym był, o, trzeba trochę poszukać, Gibson. Potem Ralf. Singraven. Postiga.
ili goni. Nie najlepsi, ale jednak pamiętajcie, zawsze mogą być gorzej. Przynajmniej jedna czarna wypada. To jest i tak, bez specjalnych piłek to jest sukces. Więc jak coś ludzi skojarzy, wam bardzo dziękuję za ten materiał i zapraszam na następny. Trzymajcie się!